Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I pierwsze co powiem, to Hiszpania naprawdę zawiodła w kolejnym meczu z Chile. Ja prostym jestem zdruzgotany tym, że ta Hiszpania po prostu przestała grać w tą piękną naprawdę piłkę, tak jak powinna grać na przykład w Mistrzostwach Europy. Przepraszam, to jest jakaś chyba kpina. No cóż, Hiszpania zawiodła i miejmy nadzieję, że już więcej nie zagra na Mundialu. Chociaż kto go wie, to zależy oczywiście od trenera i tak dalej. Nie wiem, ale jak dla mnie to już powinni odpaść. Przecież Chile, jak dla mnie Chile to jest słabszy kraj, jeżeli chodzi o piłkę nożną od Hiszpanii. Tak przynajmniej ja uważam, nie wiem, wy możecie mieć inne odczucia. Tak czy inaczej, mamy jeden punkt i od jednego punktu zależy, czy będzie awans do 9 ligi, czy też nie będzie. Czy przegramy i znowu będziemy w 10 lidze po raz trzeci. Dobra, to jak dla mnie to już zaczynamy. Skład oczywiście nie uległ zmianie, chociaż jest jeszcze w kontuzji. No kurde, jest jeszcze w kontuzji. No cóż, Sterling nie zagra. Na razie za niego będzie grał jeszcze Osvaldo. I zgranie no nieco spadło, ale to nie jest aż taka wielka różnica. Dobra, jak myślę, że tutaj starczy i... A, jeszcze paczuszkę otworzymy. Tak. Mnie nie szkoda kasy, i tak to wszystko stracę powoli w pizdu. Więc otworzymy dla was jedną paczkę za 7500. Proszę bardzo. I tak sobie chyba doładuję jeszcze końsy. Może tak już pod koniec czerwca. I wtedy bym zrobił większego openinga. Może coś wypadnie, nadawać, dawać mi tu. De Gea, o ja pierdziele. Dobry. Idzie do naszego aktywnego składu. O, dobrze. Właśnie tego było mi trzeba. I idzie za Starkę, tak, stanowczo idzie za Starkę. O, ho, 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 dobry De Gea. No myślę, że on będzie naprawdę owocującym bramkarzem. Tu jakiś teraz ma Malafewy, kurde, Distiny, świnie, kurde, nie. To bym wystawił na licytację najpierw. A dajmy na kup teraz za 500. Dobra. I wyślij. Okej. Okay. Ja będę wysyłał niektóre karty, które mi się w ogóle nie przydadzą. O! O! I tą kartą kontuzji wyleczymy Sterlinga. Tak. Zgadzam się. Moment. I jeszcze tych dwóch niedorozwojów bym dał na sprzedaż. Wyślij na licytację. I tu niech dajmy za... za tysiaka. Dobra, wyślij. Może coś mi się na tym zarobi. Jakiś Malafif, Fef, czy jak na niego mówicie. Czekaj, wystaw na licytację. Dobra. Tego damy za... A też dajmy za tysiaka, może 1200. Może coś się opyli za to. Dobra. I... A reszta idzie do klubu. Świetnie. Dobry opening, powiem wam szczerze. Całkiem dobry. I nie żałuję tej kasy, bo wiem, że De Gea jest drogi i ma swoją cenę. Ale przejdźmy już bardziej do tych sezonów. Zobaczymy, jak nam się to uda. Bilans jest no dość marny. Jak widzicie, 5 remisów, 3 przegrane, czy 3 wygrane i 11 przegranych. Dobra, ostatni mecz. Jeszcze 2 mecze mamy, ale to i tak nie ma znaczenia. Jeżeli wygramy to, to przejdziemy automatycznie do 9 ligi. Zaczynamy. Jak coś, to w tytule będzie awans do ligi 9. Myślę, że tu nic nie trzeba robić, chociaż no... przydałoby się nakarmić tych piłkarzy nieco. Skład.
Zastosuj trening drużynowy. Jest. Dobrze, wykorzystajmy to. Podpakujmy nieco nasz skład. Okej, okay. Jest już idealnie. Nie żałuję, bo to jest karta taka sobie. Zawsze można ją kupić za jakieś 1000 albo 2000. Mnie nie będzie szkoda, tak czy inaczej. Okej, okay, zaczynamy. Skład jest już w miarę gotowy. Nic tu nie muszę. A, jeszcze Sterling, moment. Właśnie. Tu jeszcze podleczymy naszego Sterlinga. Leczenie. Tak. I chodź tu Sterling. Nie będziesz mi tu stał. Za tego, za Osvaldo idziesz. Tylko teraz Osvaldo powinien iść tutaj, jak dla mnie. Albo gdzie? Za kogo on powinien teraz pójść? Chyba tutaj. No, dobrze. No i myślę, że to wszystko. Póki co. Boateng. Tak patrzę i patrzę. Ale jest De Gea, jest De Gea. O to mi chodziło. Może pójdzie na ławkę rezerwowych. W ogóle sprawdzę, jak on będzie się zgrywał jeszcze z nimi. Tutaj trochę marnie. Ale może by uszło. Ale założę się, że ma lepsze statystyki. No właśnie, od Julio Cezara. Pod kilkoma względami, powiem wam szczerze. To wiecie co, może przetestujemy De Gea. Zobaczymy, jak on się sprawi. Zgranienie spadło o 5%, ale powiem wam, że może coś z tego być. Dobra, Julio Cezar najwyżej wejdzie w drugiej połowie, jeżeli De Gea będzie coś nawalał. A i dajmy mu jeszcze kartę kontraktu. Dobra. Już jest nakarmiony. Komu tu jeszcze dać takiemu? O, Vermaelenowi, który też wypadł mi w paczce za 7,5 tysiąca. Więc jego też tutaj podkarmimy kartą kontraktu. I kto tu jeszcze taki? No, tu jeszcze dwie osoby widzę. Powinny dostać. My tam nie szkoda tych kart kontraktów. Zaraz tu będziemy mieli porządek i zaczniemy meczyk. Dobra. I myślę, że starczy na chwilę obecną. Zaczynamy. Zobaczymy, jak się De Gea spisze. Bo ja jestem tego ciekaw, powiem wam szczerze. No bo niby ja uważam, że De Gea jest nieco lepszym bramkarzem od Casillasa. A może jest i prawda coś w tym. Dobra, coś nam się tu trafiło. A weźmy teraz wyjazdówki. Okej, okay. Zobaczymy, co on tu ma. Oj, coś czuję, że będzie słabiutko. Bardzo słabiutko. No to koleś, jesteś już u mnie zerem. Normalnie cię zmieszam z błotem. No bo to jest wstyd, żeby mi tu takie karty pokazywać. Dobra, jakiś ryż był tam na bramce. No chłopie, chłopie, chłopie. Oj, oj, coś tam kombinuje. Te, co ty robisz? Kurde, myślisz, że jak będziesz mi czarował pauzą, to mnie zjedziesz? No to jesteś w większym błędzie, niż ci się wydawało. Ty kurde. To pewnie gram z jakimś Ruskiem, ja się założę. Gram z jakimś Ruskiem, on będzie cheatował. No co podajesz mu? Dobrze, Oskar, dobrze, bardzo dobrze. Oskar, Sterling, Staric, jak zwykle. A, pierdylni. O, dobre było, dobre. No, jak tyś to... O, Santi Cazorla. No, obronił to. Już się dzieje jakaś akcja od samego początku. Co, jaki faul? Gdzie ci faul był? O, o, Oskar. O kurde, znowu to obronili. Czy to wykorzysta? Dobrze w pole karne. No Sterling, za lekko. Przecież to dla niego było łatwizna. Dobrze. Teo Walcott, strzelaj. Kurde, znowu obronił. No co tak lekko kopiecie te piłki? Już dwie akcje i on to obronił. Panowie, panowie.
Co to ma być za taka zabawa? Nie możemy mu dać wygrać, przecież on gra tak słabo, że my ich tu jedziemy. Teraz robimy trzecią akcję. I Staric gotowy do strzału! Obronił to Ryżykow. I dojdzie do rzutu rożnego dla nas. Oj, tutaj już jesteś zjechany, koleś. Co ci gdzie? Co? Co? Co jest? Co? Maicon, co ty robisz? Kto ci kazał faulować? Jaki idiota bęcwał bałwan rąbany? No kurde, jeszcze raz tak zrobisz. Jeszcze raz tak zrobisz, to normalnie czerwona ci się zbierze. I to na dupie, powiem ci szczerze. No nie, jak mogłeś, Staric? Przecież takie było to łatwe. Patrz, jak my ich tu jedziemy. Te! O kurde. Wykop to. Dobrze, Maicon. Chociaż tyle dobrze zrobiłeś. No proszę was, jak on tu słabo gra, my już powinniśmy mieć 2-0. Jak nic. No dobiegnijcie do, ktoś do tej piłki. Podaj, Santi Cazorla. No, znowu zmaścił podanie. No. Co, znowu jakiś faul? Co jest? Jezus, skończcie już faulować. Naprawdę. Co to ma znaczyć? Już powinniśmy wbić 2 gole, jak nic. A ten... oni oczywiście swoje myślą. Weź go, wykop, wygryź. Dobrze, DGA. No, powiem wam, na początek dobrze się zapowiada. Ale to zobaczymy jeszcze w późniejszym meczu. Już myślałem, że Ronaldo, a to jest Rolando. Czy jakiś kolejny cieniaz. Dobra, Staric, Staric, Staric. Pchaj się. Dobrze. I teraz wbijaj gola. No jak mogłeś to spieprzyć, idioto rąbany. Nie, no naprawdę. Weź mnie, nie drażnij ty. Już nie chcę być rasistowski, ale no powoli mnie zaczyna to drażnić. Wolcott, podaj mu to, dobrze. No kurde spalony, no. Jak mogłeś? Wolcott, bo cię normalnie przerobię na kota. Nie, 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 jak on mógł tam ten czarny matą tam stać? No naprawdę, dobrze. Kurde, Xavi! Czy tam Javi Martinez? No nie, no przejął to, idiota. No przecież on ze mną to przegra, jak nic. Fabio! Czemuś nie skontrolował tej piłki? Czemu? Co, nogi masz gumowe? A, Ronaldo. Rolando, niech Ronaldo. Spieprzył. Dobrze, moja kolej. Dobra, teraz gdzie podać, żeby nie spieprzyć tego? No kurde, spieprzył. Oj, 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 uważać, uważać. No właśnie, dobrze mówi. Dobra, Wolcott. Nieważ... Naprawdę... Dobra, dośrodkowanie robisz. Coś, pchasz się ze Staridżem. I teraz dośrodkowanie, dośrodkowanie. Kurde, nie wyszło. No ej! No nie war, no nie fair, nie fair to jest. Jak dla mnie już gol powinien być gwarantowany. Ej, 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 uważać, Maicon, wykop to, dobrze. Dobrze. Dobra, Staric, zjedź ich już, po prostu zjedź ich, bo mnie drażnią. No nie, really? Really? No kurde! Co? O, rożny, dzięki. O to mi chodziło. Tego było mi trzeba. No, Staric. Główka całkiem dobra, ale niestety on to obronił. Dzięki za podanie. I robisz dośrodkowanie, Sterling. Nie kombinuj, tylko dośrodkowanie rób. A no kurde byłoby! Xavi Martinez to spieprzył. Kuźwa. Tyle sytuacji, tyle momentów. On to wszystko zawalił. Podaj mu to, dobrze, Staric. No spieprzył, spieprzył. Znowu. Martinez. O, jakiś Martinez. Widzę, z piekła rodem. O kurde, uważaj! Te! Jest, DGA, dobrze, wierzyłem w ciebie. Ludzie, no grajcie coś. Staric, jedziesz. No jedziesz z nimi, no co ty robisz? Trzeci raz. No
Really, grajcie coś. O, Oskar, może ty się wykażesz. No kurde, jak mu się piłka podwinęła, a teraz on to strzela i zawalił Dante. No kurde, chciał. Ja wiem, że on chciał, tylko za bardzo zaważył tą siłę kopnięcia. No nie, no nie mam zamiaru remisować z takim Turkiem, no. Czy Ruskiem. Nie, ja to już powinienem dawno wygrywać. Beach, please. Dobra, zabierzcie mu tą piłkę. Zabierzcie mu tą piekielną piłkę. Dobra, laptop De Gea. Dobrze, dobrze zareagował. A teraz to wykop. No, powiem wam, spisuje się ten bramkarz. Niczego sobie, dobrze. Wykorzystaj to teraz. Xavi, no kurde. Jak mógł to zawalić? Dobra, Walicott. Dobra, ode mnie będzie, bo on to ze wślizgu wykopał. Tam mu podaj, dobrze. Xavi Martinez, dośrodkuj. Do środku ty teraz, dobrze. No nie dośrodkował tego dobrze, niestety. No co mnie, sędzia, blokujesz? Co blokujesz mnie? O-o. Co? Co znowu? Ja pier... Nie! Nie! Kurde, nie mogę, no po prostu. No nie, co ty robisz, Majkon, ty idioto rąbane. No i teraz wyszedłeś. Nie, nie, no i gramy w 10. Gramy w 10. Jaki idiota rąbany. Macie teraz tego z gola strzelić. Mnie to gówno obchodzi. Ja pierdolę. Co za idiota. Obiecuję ci, że w następnym meczu nie wyjdziesz mi do gry. Za bardzo faulujesz. Bezsensowna. I teraz pytanie, jak zmienić taktykę w sytuacji, kiedy trzeba bronić się w 10. Nie słabnie. Nie słab mnie. Kurde, nie, no to jest po prostu niewiarygodne. No i teraz gramy w 10, zajebiście po prostu. No macie im teraz strzelić tego gola za Maikona. Oj, mój rage się już zrodził. Dośrodkowanie. No kurde, znowu to obronił. Wkurzać mnie to zaczyna. Naprawdę, wkurzać mnie to zaczynać będzie. Weźcie to jakoś, rozwincie tą akcję. Róbcie cokolwiek. Nie, no ja po prostu nie wierzę w niego. Spalony, frajerze. Nie strzeliłbyś mi nawet gola. Mam tu zbyt dobrego bramkarza, twój to jakiś syf. Dobrze. O! Sterling! No i zawalił znowu. Kurde, no. Co tak mocno to kopiecie? O, dobrze, Xavi. Teraz Starić. No miał to dobrze wykonać, ale no znowu zawalił. A ja go nie będę wywalał. Te, spalony znowu. Co ty robisz? Właśnie. Ha. Na gola to se trzeba zasłużyć, frajerze. Wykop to, Dante. Ale nie, no. Maikon, to co on zrobił, jest po prostu porażka życia. Znowu masz spalony. Kurde, ty grać nie umiesz. Trzy spalone zaliczył w jednym zamachu. Jaki idiota, nie. No nie, on tak się będzie bawił. On tak będzie się bawił. On chyba gra na czas, jeszcze bym powiedział. No kurde, weź się przepchnij. Dobrze, Fabio. No i jak ty to podajesz? Jezu. Dobrze, Dante. No co ty zrobiłeś? No. Piłka opuszcza boisko i zaczną od bramki. Aha, no i mają... Aha, od bramki, miło. Dobrze, wykop to, De Gea. De Gea, wykop to. Daniel, czy cokolwiek. Te, no, grajcie coś! Nie rób mi tu żadnych kiwek, tylko graj. Te, no, uważać! Uważać! Nie, no, co to oni tam robili na tym kardym? Idioci. No, tam jeszcze do nikogo podał ten Sterling. Co za bałwan. Już mamy 60. minutę, a my dalej remisujemy. No, super. Dobra, Sterling, strzelaj. Jezu! Sterling!
Co on znowu robi? Co ty kombinujesz ponownie? Powiedz mi. Nie masz na co liczyć, że zmiana ci coś pomoże. Ale jak będziemy mieli remis, to i tak awansujemy, więc nie ma mniejszego znaczenia tutaj. A, zrobił zmianę. Ciekawe, jakiś Rodriguez, ale to pewnie jakieś gówno założy się. No kurde, kop to, ryżu. Dobrze. Staric, Staric, Staric! No kurde, no. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Fuck this shit. Wykop to, dobrze Fabio. Dobrze, Fabio zrobił. Skupić się teraz, bo się nieco rozproszyłem. Dobrze zrobiłeś. Bardzo dobrze. No i rzut rożny. Uważać, uważać panowie. Żebyście tego nie spieprzyli. Żeby kurde tego nie spieprzyć. No kobrze tą piłkę. No ciulu, kop to. Dobrze, no i spieprzył dość. Ło. Nie wyszło mu. No i dalej remis. Pomijaj to. De Gea, wykopuj to dobrze. Dobrze. Okej, okay. Sterling. No, Sterling, już coś spieprzyłeś. O kurde, uważać, uważać. Co to było? Co to było, panie? Takim dośrodkowaniem to ty se możesz matkę postraszyć. Przy obiedzie. O, Staric chyba odpalił Rage'a. Ooo, to było dobre. I rzut rożny. Pięknie Staric. Tylko szkoda, że jeszcze nie wpadła ta piłka. A, chcę sobie pooglądać, widać. Okej, dobra. Dobra, Rafinha. No, Skar! Co to było? No właśnie. Dobra, weź to na spokojnie piłkę i podaj mu, dobrze. Podanie, podanie, doskonale. Piękna konstrukcja akcji, teraz Sterling to może wyśrodkować. No kurde, nie wyszło mu, jeszcze raz, no idioto! No co za idiota, nie, no Sterling. Bo cię naprawdę stąd wywalę. Obiecuję ci to. Dante wykop. Dobrze. No, a ten sobie biega jak jakiś przedszkolak i kurde ma wywalona na wszystko. Dobrze. Oskar dobrze podał. Staric. No nie, no nie wierzę. Że ci tak zabrał tą... Dobra, spalony miał tak czy siak. Dobrze, dziękuję. Czwarty spalony chyba, albo piąty nawet w jego grze. A my jeszcze ani jednego. Nie no, był jeden spalony. Tam ze strony Staridża. Ale to taki niewielki, nieszkodliwy. Kurde, trzech i tam było i nie zabrali mu piłki. No super. Dobrze Dante, zabrałeś mu. Xavi, podaj mu to. Dobrze, Staric. Faul! Panie, panie, panie! Karteczka powinna być jak nic. Aż sobie przypominam znowu o Maikonie. No nie, no co robicie? Co jest? A, spalony pewnie dla niego. No to dobrze, dobrze, dobrze arbiter. Więcej okazji dla nas. 5 spalonych. A no to nie 6, a 5, dobrze. No to dobrze. Dobrze słyszeć. Chcę mieć 3 punkty. Dobrze. Wolkont do środku i... no co to? To było marne dośrodkowanie, no panie. O kurde, uważać, uważać. Ten jest szybki, powiem wam szczerze. Spieprzaj mi stąd. Dobrze, wykopałeś. O to chodziło. Tylko może mogłeś w drugą stronę. Trochę Rafinha. Ale może być, nie szkodzi. Byleby im zabrać tą szansę. O, Walcott, podaj mu to, dobrze. I Staric, biegnij. Co kopiesz mi czarnego? Dobrze, biegnij, biegnij, biegnij. No kurde, się wpierdolił do mnie, no. Idiota rąbany. Uważać, spalony, spalony. Jest, De Gea, ratujesz nam życie. Bardzo dobrze. Kurde, spisuje się ten bramkarz, nie ma co.
Zajebisty. A teraz rzut rożny i uważać. No, De Gea naprawdę robi wrażenie. Co to było? Żeś gówno pokazał. O, dobrze. Doskonale. Blokada idealna. Dobrze, będziemy mieli ten swój awansik. No, 4 minuty, no to on już mi tu nic nie wbije do tego czasu. Te, wykop to, Szabi. Kurde, oni jeszcze chcą strzelić. Oni chcą jeszcze to zrobić. Te! O, dobrze, znowu obrońca ratuje sytuację. Ale Oskar, nie takie podanie, nie takie. O, on chyba zaczął grać na kiwki. No nie z De Gea, nie z De Gea, chopie, to jest wyższa liga. Kurde, no nie wiedziałem, że można z takim teamem... Co znowu? No chyba nie! No chyba nie! Co on zrobił? Ja pierdolę. Naprawdę? Czy ten sędzia jest porąbany? Nie dość, że Maicon dostał czerwoną, to jeszcze musiał... spalony. Panie. No. Chciał mnie już postraszyć na koniec. Po tej sytuacji. No, na pewno. De Gea, wykopuj to i wygrywamy. 10. ligę. Tak jest! Dobrze. No, powiem wam. Myślałem, że zabłysną, jeżeli chodzi o bramki. Ale troszeczkę się rozczarowałem. Ale De Gea, no, jak najbardziej pokazał. Pokazał swój styl. Gdyby nie De Gea, to byśmy z pewnością przegrali ten mecz i skończyli w 10. lidze po raz trzeci. Ale tak, to De Gea wszystko bronił do perfekcji i uważam, że on powinien dostać jak najwyższą ocenę. Ale dostał 8-2, więc nie jest aż taka najgorsza. Ale no, święta trójca napastników się nie wykazała. No, ja myślałem, że wbiją parę goli. Ale no cóż. Nic na to nie poradzę. Najważniejsze, że teraz przechodzimy do Ligi 9. Tak jest. Tak jest. Przechodzimy do Ligi 9. Chyba. A chyba już powinniśmy przejść, nie? Myślałem, że przejdę do Ligi 9. Aha, bo jeszcze trzeba innego mecza rozegrać. Dobra, ale to może za... może jutro. Bo skoro już mamy ostatni mecz, to jutro mógłbym nawet nagrać tą FIFA. Dobra, tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Mamy już gwarantowany awans. Tylko teraz tego nie zawalić. Jeżeli znowu byłby remis albo jakaś wygrana. O, jakby była wygrana, to byśmy dostali tytuł. I wtedy byłoby więcej hajsów. Dobra, tak czy inaczej, ja wam dziękuję za obejrzenie tego mecza. Oczywiście opening udany, bo wypadł nam znakomity piłkarz, bramkarz De Gea i uważam, że powinien zostać w moim składzie, bo dobrze broni. Julio Cesar powinien nieco odpocząć, bo no troszeczkę rozczarowywał mnie momentami, a tu De Gea przychodzi, Hiszpan normalnie z ciastkiem na łbie i mówi: a no może zapracuję sobie tutaj reputację dobrą u Scorpio LG, a może jednak. No i wykazał się. Tu Maicon niestety rozczarował mnie totalnie. I Fabio tu ma kontuzję, którą będę musiał mu wyleczyć. No ale nie, no to co Maicon pokazał, to jest po prostu porażka, no. Bez dwóch zdań. Ja myślałem, że... O, damy tu mu nogę, żeby nie marnować tej całej karty. Dobra. No i to wszystko. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo.